Ostatni, bezbramkowo zremisowany mecz Rakowa w Łodzi mógł nieco zaniepokoić kibiców z Częstochowy. Głównie jeśli chodzi o aspekt skuteczności i umiejętności przetrwania trudniejszych chwil na boisku. Wczoraj zanosiło się na podobny rezultat, jednak w Gliwicach zaraz obok trudności ze skutecznością doszedł jeszcze aspekt. Czerwonej kartki dla Tomasa Petraszka. I na chłopski rozum wykluczenie zawodnika z meczu powinno podciąć skrzydła drużynie. Natomiast no oczywiście nie Rakowowi. Gdyż podobnie jak w poprzednim sezonie gra w dziesiątkę tylko podbudowała ekipę czerwono-niebieskich. By zwyciężyć w Gliwicach z Piastem 1-0 po golu chyba w setnej minucie Frana Tudora, którego strzału na bramkę wydaje mi się spokojnie można było uniknąć, gdyby tylko lepiej w polu karnym zachował się Toril. Ale o nim powiem więcej później. Zasadniczo uważam, że właśnie takie spotkania idealnie kształtują Twój charakter, jeśli chodzi o walkę o najwyższe cele. Bo zwycięstwo w starciu, w którym, no troszeczkę ci nie idzie, na pewno buduje. Oczywiście Częstochowia nie grali wczoraj przez praktycznie 100 minut bardzo dobrze w defensywie. I to nawet w momentach kilkusetek Gliwiczan. Bo potrafili te strzały wybronić, nie tylko Kowacewicz, ale również defensorzy i ostatecznie zachować bardzo cenne, czyste konto. Jeśli chodzi o same poczynania ofensywne, wydaje mi się, że bardzo dobre zmiany przeprowadził trener gości. Bo pierwsza połowa spokojnie mogła się zakończyć wynikiem 2-1 do dla medalików. Tylko no nieskuteczny był na przykład Nowak. No, I w bramce bardzo dobrze Spisywał się plach. Na plus u wyjazdowiczów na pewno w drugiej odsłonie Kun, bo docisnął gazu. Bergren dał niezłą zmianę, bo wprowadził sporo ożywienia w środku pola. No i na plus oczywiście Tudor, który serio przytomnie zamknął ostatnią akcję tego spotkania, nie spanikował i dał ultra ważne trzy punkty ekipie z Czewy ultra. Wielki bohater. Bo one wywindowały ekipę Marka Papszuna na lokatę, na którą zdecydowanie piłkarze Rakowa zasługują. Czyli na pozycję lidera PKO Ekstraklasy, a dlaczego mówię, że zasłużoną pozycję? No bo są po prostu samodzielnym liderem. Brawo. A Piast to zaryzykuje stwierdzenie, że zagrał wczoraj jedno z lepszych spotkań ofensywnych w tym sezonie. Zaraz, oczywiście, po domowym starciu ze Stalą Mielec, bo wówczas wychodziło Gliwiczanom dosłownie wszystko. Wczoraj GKS, głównie oczywiście, w drugiej odsłonie miał sporo sytuacji, by wyjść na prowadzenie, naprawdę. Seta Jorge Felixa po podaniu dziczka, gdzie na pierwszy rzut oka wydawało się, że jest pozycja spalona. Strzały Tomasiewicza, ostatecznie sparowane przez Kowacewicza. Najbardziej chyba bolesne dla kibiców niebiesko-czerwonych są te pudła Hrabka, które nawet nie były blokowane przez bramkarza, tylko przez defensorów Rakowa. Zasadniczo piast w tym sezonie może żyć się z wolną grą, yy, wieloma podaniami do bramkarza. Jednak w tym meczu drużyna Fornalika zagrała inaczej. Znacznie częściej starali się grać ofensywnie. Nieźle dodatkowo momentami wyglądało to w defensywie. Widać było chęć do gry i pewność siebie. Ale jednak tak naprawdę jeden błąd Torilla w końcówce pozbawił Gliwiczan tego cennego w sumie punktu patrząc na tabelę. A tak naprawdę to nie jeden błąd, a dwa, bo najpierw odbił piłkę pod nogi Tudora, a potem, a potem zrykoszetował. Jest takie słowo? Zrykoszetował piłkę, która wpadła do bramki, myląc z placha. Więc, no, trochę jest to upokarzająca porażka, mimo wszystko, w momencie, gdy gra się jednego piłkarza więcej. Ale, no, koniec końców, powiedzmy sobie szczerze, że przytrafiło się to zespołowi GKS-u z nieprzypadkową drużyną. Także, Piast 0 Raków 1 życzę obu ekipom powodzenia w 12. kolejce Peko Ekstraklasy I do zobaczenia.